Nie udało się zwycięstwem pożegnać kibiców piłkarkom ręcznym Polonii Kępno. We wtorkowe popołudnie w hali widowiskowo-sportowej awansem rozegrano mecz 21. kolejki pierwszej ligi z Jutrzenką Płock. Trybuny co prawda świeciły pustkami, ale dziewczęta z Kępna rozgrywały całkiem niezłe zawody. Po wyrównanym początku do głosu zaczęły dochodzić przyjezdne. Zawodniczki Jutrzenki Płock odskoczyły nawet na kilka bramek, ale jeszcze przed przerwą, głównie za sprawą dobrej gry Alicji Łukasik i Justyny Fijałkowskiej, nasze szczypiornistki przejęły inicjatywę. Na przerwę schodziły prowadząc 17-13. Po zmianie stron biało-niebieskie długo kontrolowały przebieg wydarzeń na parkiecie. W pewnym momencie jednak coś się zacięło. Kępnianki grały na niskiej skuteczności, zatraciły to, czym imponowały w pierwszej części – dobrą grę w obronie. Do tego momentami nonszalancko gubiły piłki przy rozegraniu. Przyjezdne złapały wiatr w żagle i z sześciobramkowej przewagi Polonii wyprowadziły na remis. Ten utrzymywał się do końcowych chwil, chociaż kiedy na 20 sekund przed końcem Łukasik powędrowała na ławkę kar, wydawało się, że Jutrzenka wydrze miejscowym zwycięstwo. Tak się jednak nie stało, a obydwie ekipy podzieliły się punktami, remisując 28-28. Trener Jutrzenki Jarosław Stawicki zadowolony był z wyniku, bowiem kilka minut przed końcem nic nie wskazywało na to, że jego ekipa tego meczu nie przegra. No tak, można tak powiedzieć, chociaż mieliśmy ostatnią piłkę, także mogliśmy też to rozstrzygnąć na swoją korzyść, ale remis nas zupełnie satysfakcjonuje. Jestem z drużyny dumny i zadowolony z jej gry, zwłaszcza w końcówce drugiej połowy. Ale najlepszy wasz fragment to był początek meczu. Graliście fajnie piłką, niezłe to rozegranie było. No tak, zgadza się. Dopóki trener z Kępna nie podjął decyzji o podwyższeniu obrony, czyli do naszych dwóch wyróżniających się w tej części zawodniczek, i trochę nam to podcięło skrzydła i Kępno nam odskoczyło, bo jak myślę, że jakbyśmy prowadzili równą grę cały mecz w tej końcówce, z taką końcówką jak była, to myślę, że wynik mógłby być inny. Ale cóż, taka jest piłka ręczna, piękny sport, jest wiele możliwości i trener z tego skorzystał, wyłączył nam dwie zawodniczki, tutaj trochę przespaliśmy ten fragment. W przeciwieństwie do trenera Jutrzenki, Krzysztof Markiewicz, szkoleniowiec Polonii, może ten remis rozpatrywać raczej w kategorii straty punktu niż wywalczenia jednego. Tak, no można powiedzieć, że to jest ponownie porażka, chociaż remis jest też ważny, bo to jest punkt dla nas. Szkoda, że tak się skończyło. Zabrakło w końcówce chyba zimnej krwi i większego wyrachowania. Troszkę straciliśmy bramek takich głupich. W obronie, źle grając w obronie, a tak poza tym uważam, że dziewczyny zagrały dobrze. Dzisiaj się otworzyła Justyna Fijałkowska, chyba po raz pierwszy widzieliśmy, że tyle bramek rzuciła na meczu. Również bardzo ładnie Aneta Grozdanowska zagrała. Zresztą wszystkie dziewczyny pograły w miarę dobrze, ale no wynik jest taki, jaki jest. Bardzo chciałyśmy wygrać ten mecz i czujemy rozgoryczenie, że to się nie udało, powiedziała Alicja Łukasik. No bardzo chciałyśmy pożegnać się zwycięstwem, tym bardziej, że do 45 minuty, jak to zwykle bywało, no wszystko wskazywało na to, że tutaj innego wyniku nie będzie. Jak się okazało, było to złudne. Dobrze, że udało nam się uratować remis, bo tak trzeba powiedzieć, udało nam się uratować remis, bo jeszcze w końcówce można było ten mecz przegrać. Nie wiem, czy już głowami, myślami byliśmy na majówce. Gra się do końca i drużyna z Płocka pokazała, jak gra się do końca. My możemy się uczyć od nich tego wszystkiego, bo prowadząc 6 bramkami, to nie pierwszy mecz, kiedy taka sytuacja się powtarza, prowadząc 6, 4, 8 bramkami, potrafimy jeszcze mecz przegrać bądź zremisować. To jest karygodne wręcz. Polonia zremisowała z Jutrzenką Płock 28-28.